Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Wukong, z Black My Wukong. No jak mówiłem, na start, zapewne, zawalczymy sobie z Bosiskiem. What the fuck is that? Kurde, jak będę być chory. Kapitan Głos Rozsądku! Proszę, proszę, czyżby drugi kapitan? Z questa? Być może... Jaki to spierdolnięty! Dobra, loka też. No tak, dobrze. Dobra, czekaj, czy to złoto nie jest jakiś bardziej ten? Co przyćmocił? Tak, złoto jest bardziej... Czyż, nie, czekaj chwilę. Czekaj. Czy ja mam tego itema? Ty, nie, nie mam. Dobra, to chwila. Dobra, moment. Nie ten trigger. Do tyłu. Jak uniemożliwia? Dobra, o, okej, dobra. Ale serio, nie mogę w trakcie walki z bossem się wycofać za pomocą tej? Bo na bagnie jest to... Chyba, że to przez to, że to jest taki wzmocniony debuff, dlatego nie mogę tego użyć, no ale... Chcę mi się wierzyć. Ale dlaczego się wycofałem? Ano dlatego, że nie wszystkich latarniarzy jeszcze mamy zaliczonych. Bo nie mam itemu, który robi za pokonanie wszystkich. Więc no, trzeba się troszeczkę jeszcze cofnąć. I jeszcze poszukać. W więzieniu. Kolejnych latarniarzy, no bo... Czy debuff dalej w mocy... Debuff oczywiście jest pewnie w mocy, tak długo jak ten... Boss żyje. No ale... Niestety czy nie... Wykonałem wszystkich latarników. Pa. Czekam, że to znowu. Niestety chyba nie. Ale też nie widzę nic ciekawego. Dobra, tutaj było trzech, jeśli dobrze pamiętam. I wszystkich trzech zabiłem. Trzech piętro niżej też. Pierwszy. Skierka. Zwłaszcza przy okazji, czy jest ten może. Czy przy obrażeniach ile to kosztuje? A tak, jeden punkt. Zacząłem iść, więc idziemy. Dalej nie wiem, czy właśnie to się liczy tylko do tego przy obrażenia, czy... Wiadomo, to co jest tutaj poniżej, to się na pewno liczy ogólnie do zmiany, czy tam ogólnie jest to buff do tutaj w przypadku tego do zgarniania potęgi i tak dalej, a tutaj... No, większy atak, kiedy jestem zmieniony, więcej życia, gdy jestem zmieniony i tutaj zwiększenie potęgi, kiedy wracam do postaci pierwotnej. Tylko te trzy właśnie, nie wiem, czy one się liczą tylko do tych postaci, w które się zmieniam dzięki tym zaklęciom, czy to jest taki też buff ogólny, więc na razie to jest takie mocne lecenie na YOLO z mojej strony. W Królach Jaoguaju oczywiście mamy tego kapitana. Debuff już się włącza. Yeah.
Ja lubię, kiedy gra w sobie gry. Halo, gro, możesz zacząć mnie słuchać? Dobra. Taki szybki recon. Tutaj latarników nie widać. O, tam jest jeden. I to może być ostatni. Dobra, teraz pytanie, jak tam przejść? To jest to samo piętro. Na bank tam nie przeskoczę, ani nic takiego. Żadnej więcej nie widać. Niech to też tak zostanie. Dobra, to mogę wejść. No niby mogę tam wejść wyżej, nie? To może jakoś tak przejść górą i tam spaść. To co to za zasięg? To co wygląda dwa razy. Lecimy. Tutaj jest ten ptaszor. Ale tak, dobra, na spokojnie można to zejść. Ale tego ptaka mogę w sumie olać. Kolejny on jest. Nie wiem, jak spał. W sumie dobra, bo to jest zastrzyk ekspanacji. No kurde, chciałem znowu spróbować zrobić tego. Tego, ale się nie udało. O! O! Okej. Okay. Dobra. Przy okazji dowiedziałem się, co robi zamrożenie. Myślałem, że to jest trochę jak w Eldenie, czyli zwiększenie obrażeń. No i w sumie poniekąd tak jest, tylko że jednocześnie jest to nie tylko wychłodzenie mnie, jak w Eldenie, bo w Eldenie to jest tylko wychłodzenie ciała, co sprawia, że po prostu dostajemy więcej popysku. Ale, jak zresztą było widać przed chwilą, jest to też zamienienie mnie w dość ciekawą lodową rzeźbę, co sprawia, że nie dość, że pije mi ten przeciwnik większy damage, to jeszcze ja nie mogę się w ogóle ruszyć. Dopóki oczywiście to trwa i tam było coś, że jak będę unikał, no to wtedy będę miał tego. To wtedy szybciej się wyswobodzę. Ale still, trochę to będzie problematyczne. To nie było to idealne zatrzymanie. Dobra, troszkę poleczony. Czy sobie mogę tego latarnika sobie pozostawić? Zobaczmy, jak tutaj spadnę, to raczej przeżyję. A jeszcze no fall damage, to mi się też podoba. Dobra, i tutaj idę tam dalej i tam na końcu gdzieś jest ten latarnik. Spoko. Czy wiesz, że się w ogóle dało przejść tak normalnie? Po prostu na tym piętrze to obchodząc chyba dookoła. Podejrzewam, że tak, no ale... Ja już dotarłem tutaj w taki sposób. O! Nice. Co mamy? Jak to nadrobić? Co? Kurde, mogę na tym się napić. Wiem, że ja przecież nie mam tego. Ja przecież nie zużyłem flaszki żadnej, żeby to. Żadnej flaszki, jak już chciałem naprawić. O, nice! Rdzenie umysłu. Dziękuję. Okej, mamy latarnika. Być może ostatniego mamy też. O nie! O, tak!
Kurde, podwójnie zniepana sytuacja. Mam latarnika, którego muszę zabić, ale dobra, możemy też go wyciągnąć. Nie? Dobra, to wezwijmy w takim razie naszych ziombli. Dociągnęli tego chyba tam. Ja się skupię na nim. No, o, czekaj. Gdzie on jest? No, kurde, no chciałem uniknąć akurat taki. No, szczerze myślałem, że te klony go zabiją, nie? No, ale niestety. Ja nie miałem many, żeby samemu to zrobić. Kurwa, widziałem, że atak leci i chciałem... Znaczy, ja sobie nie umiem wbić do głowy, że jak typ we mnie leci, to ja zamiast zmrozić go unieruchomieniem, to mogę się jeszcze skamienić przecież. I w tym przypadku to byłoby o wiele lepsze. Dobra, omijmy typiarze, bo oni raczej za mną nie pójdą. No bo raczej jak za mną pójdą, no to na 90% nie przeżyją tego zeskoku. Biorąc pod uwagę inteligencję, no to raczej nie pójdą tak jak ja, tylko po prostu skoczą na YOLO. Dobra, w końcu się minąłem, czyli warto było jednak celować te porażone ciała. Żeby właśnie zamortyzować sobie upadek. Ale dobra, zobaczmy co daje ta... Latarenka. Latarnia pomyślności. Temu, kto je używa, przyznaje efekt zniewolenia pieśniami w kruku chmury. Znacząco zwiększa wskaźnik ataku, ale ogromnie obniża maksymalne zdrowie. Dobra, ja tu mam tą. Zamiast tego, bo to jest szybciej. Mam 420. Aha, no tak, czyli muszę być w kroku chmury, żeby tego użyć. Dobra, to zanim pójdziemy na bossa, zobaczymy, jak bardzo to działa. Źle lub dobrze. Okej. Ja przepadła. Krew żelaznego byka. Tutaj chyba któryś z klonów zniszczył tego i tu gdzieś robot przewidzenia ginie, tak mi się wydaje. Mógłbyś sam odesłać? Nie. Okej, okay. To będzie wszystko. No co? Trochę boli. Nowa przemiana. Właściwie nowy duch do wykorzystania. Mnich ostrzy. No i zobaczmy, co takiego ziomek daje. On jest tutaj. Mnich ostrzy. Przyjmij postać mnicha ostrzy, zamachnij się swoim wielkim mieczem dwa razy, a następnie wykonaj mocne cięcie z góry. I pasywka. Umiarkowanie zwiększa atak przez krótki czas po pokonaniu przeciwnika. Okej, no nie jest takie złe. Raz, dwa... Okej, czy to jego podstawowe combo tak naprawdę. Jezu, ja tyle powtórek zrobiłem w tym wiedzie, mam 50 tysięcy woli prawie. Mnie to już stać na co najmniej 3 nowe broni, jakby się jakieś trafiły. Szkoda, że za wolę nie mogę tworzyć iskier, no ale to by było chyba trochę za proste. Dobra, wracamy w takim razie. Czyli teraz tak, muszę pamiętać o tym, że... Jeśli chcę sobie pomóc w walce, mogę użyć oczywiście tego klonu. Na posiłku. Mam też ten talizmanek. Wiatrowy. Nie wiem, czy się tu jakoś mega przyda, no ale jak nie sprawdzę, to się nie przekonam. Dobra, runda druga w takim razie.
Okej, co to kurwa było przed chwilą? Bez winy na start. Szkoda, nie wiem czy nie byłoby lepiej jakbym poczekał aż on się dopiero obniży. Dobra, padł. Jak zaraz gitnę! O, come on! Serio, chyba był niewrażliwy na obrażenia! No, ale okruty się teraz czuję. A w ogóle zapałem się na montażu w jednym odcinku, że jak mówiłem o zwiększeniu, kurde, ataku, to przypadkowo zamiast wziąć te granulki, to wziąłem sobie te i zwiększyłem sobie szansę na kryta, którego finalnie ani razu chyba jeszcze nie... Znaczy, ty to jest to, ja dalej nie wiem właśnie, czy krytyk ma tutaj jakąś animację. Czy animacja ma jakiś efekt wizualny, jak żeby było w Lies of P, taki rozgłos. Dodatkowo, to było ataku. Dobra, kamero, kamero, współpracuj. O, no, 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 no. Ej, co jest? Jakby z Midirem walczył, halo! Jeśli chodzi o wiązkę, cały czas do tego piję. No, już bym mówił, że chyba się wycwaliłem, ale nie. Oczywiście, że nie. O, 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 ej, 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 moment, moment, zaraz, moment, chwila. Czy wy mi chcecie powiedzieć, że to jest atak, nie dość, że obszarowy, to jeszcze mnie one-shotujący, niezależnie od tego, gdzie stoję? Czy miałem na tyle pecha, że akurat oberwałem po prostu w taki sposób? O sorry, ale ja odmawiam wiary w to, że on ma atak, który jest tak dewastujący. Dobra, halo, kamero. Zwiarze. Co do mnie? Zaraz, hitnę! O, porządnie. Czekaj, 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 czekaj. Tu, pysk, pysk, aj! Stój! Okej, teraz będę, czy ja go przełamałem, czy to się skończyło? Nie, chyba go przełamałem. Super. O, co jest? Nie żyje? O Jezu, ale fuks! Jaka resztka mi HP w ogóle została. Dobra, zaś to... Zobaczmy, czy to zadziała? Tak, chyba nie. Chyba nie.
Dobra, no to mam teraz alternatywę. Albo się zmienię, albo zmienię postać, bo wiadomo, jak skinę jako inna postać, to wtedy tak naprawdę nie ginie. O, dobra, zgadam. Nie, biedny major! Co mnie zabiło przedtem tak razem? Skoro nie to. Dobra, nie wyrzuć, bo to mam na załóżne szaleństwo. Łapka, łapka. Au, 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 au. Okej, fuks. Ale to było bez sensu. Jeszcze raz flaszkę. Tak, na pewno. Jeszcze raz. Halo, kurde, co tu się dzieje? Ja mam już leczenie. Ty! Fuck you! Powalony? Chyba? Nie, nie powalony. Dobra, więcej mogę teraz zrobić, to się ewentualnie pod ten. Zwiększy sobie zdrowie. Długowiecznością. Niewiele poza tym tak naprawdę. A jeszcze co mogę zrobić? Może no właśnie, tak nie wiem, to będzie nie bije. Padł? Nie, znowu zmniejsza zdrowie. No padł, padł! Jest, padł! Dobra! Na straf! Jest! Dobra, mam go! Za trzecim podejściem! Chociaż w sumie za drugim, bo za pierwszym po prostu wlazłem, ale sobie przypomniałem po... połowie pierwszej fazy, powiedzmy, że ten, że mam jeszcze tego latarniarza do zabicia. Okay. Powiedzmy, że między oczy? Chyba go tak idealnie między oczy ginęliśmy, jeśli ten metal to była jego twarz. I mamy zapewne duszę, czyli tak, to był drugi z kaptynów do pokonania. Kolejny rdzeń umysłu. Muszę w końcu wydać w ogóle! Bo już trochę ich mam. Zobaczmy. Kapten Głos Rozsądku. Głos oświeca wszystkich. Dla dumy i mądrości przegrałeś swą debatę. W ekstazie bez miary twój prawdziwy ja jest pełny. Fale darmy zalewające, pochłaniające, przytłaczające. Twoja uważność ginie w świecie zła. Pytasz niebo, ziemię oraz Buddę. Jeden zły krok i każdy następny się powtarza. Tu zwycięstwo przegrywa, przegrani wygrywają. Wzrosły upada, upadły wstaje. Wiesz jak ratować zagubionych w rytmie zła. Niech twoje ciało służy tej ziemi. Złote nauki oszukują wszystkie istoty w ich kłamstwie. A dalej w sumie nie wiem, o kim chodzi. No ale okej. Okay. Nie dostałem iskry za walkę. Okej, okay, flaszka uzupełniona. Duch kapitana głosu rozsądku. Czyli tutaj w ważniejszych przedmiotach. Czyli tak, wizja lotosu i głos rozsądku. Ok, widzę, opis jest identyczny, nawet tej pomniejszej tego dopisku tam na dole. Tak to się mówi. Kurde, to skupisko uczucia, ja dalej nie wiem, czy ja to... Czy ja to gdzieś zgarnąłem? Znaczy, wróć, ja to zgarnąłem, tak samo tu, skupisko formy materialnej i uczucia. Zgarnąłem jedno i drugie praktycznie bardzo dawno temu. Ale nadal nie wiem, co z tym zrobić. Wiem, że to jest ważny przedmiot, no i tyle. Bo to był dostęp do tego, do sekretu, do tego królestwa Sahali. To wykonaliśmy, to też, no to wykonuję powiedzmy w trakcie, no bo
mamy jeszcze dwóch longów do zabicia. Mamy dwóch tych kapitanów. Tu mamy te gałki, które daliśmy do tego posągu, którego pokonałem. Żarliwość tygrysa, srogość kamienia. Jedno i drugie też już zostało przeze mnie wykorzystane. No ale... Co ja mam dalej zrobić z tamtymi dwoma pierwszymi? Wciąż nie wiem. Dobra. Wbijmy za zdrowie pokonanego wroga. I dzidujmy dalej. To oczywiście w drugą stronę. Okej, 26 minut. No jak się, jak dobrze pójdzie, to się może obejdzie bez cięć. Cały odcinek tak obok z tym rzucę. Zobaczmy, w tą stronę. Chyba nic nie ma. W tą. Też nic nie ma. Okej. Okay. Jest kapliczka. Bym tak jeszcze tylko sprawdził na przykład, bo tu jest dość duży obszar. Może jakiś sekret się kryje. Kolejna walka, nie wiem. A, patrzę. I dobrze, że sprawdziłem. Mamy skrzynkę. Błagam, nie bądź pilnowana. Nie mam many, żeby walczyć. Trochę woli i rafinowany piasek. Spoko. To jeszcze dla zasady zobaczmy z drugiej strony, czy też będzie widać taką skrzyneczkę. Nie, ale jest trochę woli do zgarnięcia, więc to oczywiście zgarniemy. O, akurat podwójny ładunek. Chociaż no przez to, że jest tutaj zaraz obok kapliczka, no to akurat jest bez znaczenia. No bo flaszkę miał odnowioną tak czy siak. No i ciekawe, co się znajduje dalej. To jeszcze myślę możemy sprawdzić. Zaczniemy oczywiście, żeby zregenerować manę. I szczerze, dla samego testu bym zobaczył, co takiego właśnie mi daje ten. To było tu, wybierz zaklęcia. Chmury. I zobaczmy. Co mi daje użycie tego przedmiotu? Czyli tak, mam 420. Czy to będzie tak jak, czy to będzie minus 50 zdrowia? No, minus 50 nie, minus 80. I 77 mam ataku. To zwiększało znacząco atak. Okej, dobra, to się utrzymuje jakiś czas później. Znaczy, krótko mówiąc, jest to po prostu ten sam efekt, który nakładał ten wróg, przez który pojawiali się ci latarniarze. Tylko teraz, jak używam kroku chmury, no to mam to, kiedy tylko będę chciał. Dobra, ale nie, ja chcę oczywiście nie. Tutaj chcę mieć mocnego głaz. No a tutaj dla testu bym wziął ten popielny sejm. Chociaż zobaczył, jak się tego używa, nie? Dobra, ja chcę udoskonalić duchy. W sumie te pierwsze levelowe mogę podbić. Mam tyle woli, że mogę na spokojnie to zrobić. Wszystkie co mam pierwszy level mogę podbić do drugiego. Mam 7 krwi żelaznego byka. Czy jest z tych niebieskich, albo z tych fioletowych? Dobra, nie, fioletowe mam akurat wszystkie na węzeł nicości. Do upgrade'owania. To czy z tych niebieskich jest jakiś godny uwagi? Różnie od grzmotu. W sumie on byłby teraz dobry, bo ja akurat mam tego buffa na broń, który właśnie daje obrażenia od grzmotu. No, ale aż tak tego nie potrzebuję. Redukcja obrażeń, mam lepszego ducha. Zwiększa obrażenia podczas lekkich ataków z wyskoku. I obniży koszt wytrzymałości podczas biegu. Takie sobie. Zwiększenie regeneracji wytrzymałości, zwiększenie ataku, zwiększenie koncentracji uzyskiwanej dzięki doskonałym unikom, zmniejszenie wytrzymałości podczas wymachiwania,
zwiększeniu ataku po pokonaniu przyznaje umiarkowaną ilość. Ouuuu! Patrzcie państwo! Małą ilość dodatkowej koncentracji po trafieniu. Umiarkowaną ilość koncentracji po trafieniu. Patrzcie! Jaksza jest lepsza niż wilk ziemi! I... No, atak ma też nawet, że lepszy. Dobra, to ulepszymy, ma czwarty poziom. Bo zasługuje. No i ją za chwilę sobie zamienię, bo to jest lepszy efekt niż ma ten wilk. I patrzcie, warto było się przyjrzeć. To nieznacznie zwiększa szansę na trafienie krytyczne podczas silnych ataków, to podziękuję. I umiarkowanie zwiększa szybkość regeneracji potęgi, ten grzybniak. No on ma no, atak taki sobie, w sensie to jest atak dobry na grupę przeciwników. Po prostu włączyć i zacząć je kręcić niczym Kazuya z Tekena, bądź Wukong w LoLu na RC, no i tak możemy sobie bardzo fajnie wyczyścić grupkę wrogów. Pytanie tylko, czy na przykład blokuje strzałę, bo jak tak, to też byłby spoko. No ale poza tym, tak sobie. Okej, okay, piąty level mam tylko i wyłącznie na... Daoiście, ale myślę, że kolejny węzeł nicości też zainwestuje w Jakszę, bo to jest naprawdę dobry efekt. Chociaż nie powinienem też tak tym szastać, bo zakładam, że tych węzłów nicości za dużo to w grze raczej nie ma. Jest to wytworzenia nowego. Broni nie ma. Żadnej. Pancerz, czy się może jakiś pojawił nowy. O dziwo też nie. A zazwyczaj po bossie się jakiś pojawiał. Uważać na to mam tylko to. Trzeba coś tutaj zmienić? Też niekoniecznie. Czy w sklepie jest coś do kupienia? Nie, też wyprzedam. Ok. Stwórz lekarstwa. No sobie to zrobię przy okazji, jak będę szedł do typa. Czyż w sumie zróbmy to od razu, bo potem zapomnę i finalnie do niego w ogóle nie pójdę. Się na tym skończy, że będę tak sobie gadał, że no pójdę, nagle się obudzę, że mam, nie wiem, 20 rdzeniów umysłu nie do wykorzystania. Bo sam tego nie robię, poza nagraniem. Ja mam w ogóle tutaj jeszcze dwa miejsca medytacji do znalezienia, o tym też zapominam przez dłuższy czas. Tylko wiadomo, to akurat muszę zrobić offscreen. Mine eyes doth see the Dao from the confines of my abode. Greeting, brave one. Dobra, nie ma nic nowego. Szkoda. Dobra, najpierw śmiertelników. Trzymałość. Potem. Długowieczność. 5. 2. 1. Też 1, 9, też 1. No i dobra, jest. Ile mam? 7. 7 rdzeni umysłu. Zwiększenie wytrzymałości. Czy może podbije coś innego? Dobra, myślę, że teraz idziemy. Dobra, pójdźmy może tak. Pójdźmy raz w manę. Seek from within to ascend. Seek from without. Unique creation. Zostało mi 5. Raz jeszcze pójdziemy. Uncover the secrets of sky and earth. A pozostałe 3 zainwestujmy może w obronę przed grzmotem, no bo co jak co, ale to najbardziej mnie boli. Chociaż dobra, bo też w sumie staram się tak nie dawać w pys. To pytanie, czy wszystkie 3 zainwestujemy w regenerację wytrzymałości, czy może pierwszy raz wezmę sobie zwiększenie zdrowia.
Nie, poziom wytrzymałość. Im szybciej się regeneruje, tym lepiej dla mnie. From Yin and Yang, 5 pounds shall have pills! Dobra. Nie wiem tego, czy to jest 71 na sekundę, czy to jest po prostu wartość. Tyle jaka dana, że to się nie regeneruje. Ale jeśli to jest 71 na sekundę, no to to jest potężny regen, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że ja mam aktualnie... Ile wytrzymałości? 280, zdaje się. Czyli 4 sekundy i mam maksymalne B. Mam maksimum. A jestem prawie pewien, że gdybym zresetował to i poszedł w pełni w te regeneracje wytrzymałości, to mógłbym co chwilę mieć ją na full, nie? Podróż, nowy zachód. Na zewnątrz młynka. Dobra, już prawie 40 minut. O, za 3 minuty będzie 40 minut nagrania. Więc dobra, dobijmy do 40 i zakończymy. Zobaczymy, co się kryje dalej. Za tą jaskinią, albo w tej jaskini. To też pytanie, jak dużo ona jest. Dobra, przekonamy się. I jazda. Zobaczmy. Jest woda. Jest! Co to było przed chwilą? Mamy pnącze! Mamy pnącze! Do upgrade'u. To mi się bardzo podoba. To szkoda, że w sumie... Najpierw tu nie poszedłem, ale dobra. Najwyżej pnącze wykorzystamy w kolejnym odcinku. Bo już teraz nie będę specjalnie cofał. Co jest dalej? I teraz cyk! Kolejna kapliczka! A tak jokes aside, to jest naprawdę możliwe. O, troszkę woli. Tabletkę. Tylko pytanie, na co tym razem? Taiji. Zwiększa maksymalną manę. Lubię to. Zwiększamy manę. Tylko 10 punktów? Nie, o 20. Czyli patrzcie. Te tapsy, które nam robi ten pieseł, zwiększają o powiedzmy połowę wartości niż tapsy, które my znajdujemy normalnie taką. Po prostu... No powiedzmy, leżące w świecie gry. What the fuck is that? Oktopus, to ty? Co ty robisz w Chinach? No sorry, musiałem. Za bardzo pasuje. No! Jeez! Co? O, perła drzewna. Okej. Okay. Już przynajmniej wiem, jak to wygląda. Dlatego, że nadal nie jestem w stanie tego wytwarzać, czy wytworzę wytwarzać. Że zaraz mam chyba pierwszą sztukę w świecie gry, tak po prostu. Nic poza tym. Aha, to nie ma nic więcej. Okej, okay. To jakby jestem troszeczkę rozczarowany. Dobra, ej, moment! Okej, chciałem zrobić kurde, chciałem się skamienić, ale nie zaliczyłem, to jest dobrze.
O, i teraz znowu przypadkiem... Dobra, zrobiłem to na szczęście. I znowu zrobiłem przypadkowo ten atak, znaczy tę akcję z zamrożeniem go w idealnym momencie. No trzycika! Znowu! Kurde, nie dość, że mogłem zrobić w ogóle taktyczny odwrót, z czego prawdopodobnie teraz by mi idealnie w tym momencie... Idealnie w tym momencie bym zrobił unik do tyłu, który jest widoczny właśnie na pokazówce tej umiejętności. To jeszcze bym w ogóle nie dostał damage'a. Dobra, miałem dobić do 40 minut, ale nie, jak chcę tam iść dalej, nie? Nie dam sobie tego tak po prostu zniszczyć. Chcę się chociaż przekonać, co jest tam leciutko za nimi. Najpierw, że dobiję po prostu do godziny materiału, no i... to już będzie dobrze. Zajebiście, to idzie na tam. No! Aha! Super! Już dał mi punkt skupienia, ale... tą koncentrację, ale nie dostał mi leczenia, ale nie walnąłem chyba, bo idealnie jak ja chciałem... już puściłem i chciałem go atakować, to mnie walnął przez ten drugi... takiego mini poinkerejka. No proszę, nie myliłem się zbytnio z tą kapliczką. Biegiem. Destined one. Tykwę. Zgadnięcie. To jazda. Okej. Blokujemy sobie kapliczkę. Ośnieżony szlak się nazywa. Tak, to w ogóle nie wygląda creepy, co nie? Zobaczmy, czy tam skąd te zwłoki przyszły. Jest. No, mamy most. Czyli mamy dwie trasy. Dobra, zakładam, że tam dalej, gdzie szły te zwłoki, to muszę też iść ja. Więc zakupić najpierw tam, gdzie tam skąd oni przyszli. No i znajdziemy tutaj coś ciekawego. Jest perła drzewna, to już jest na pewno plus. Dwie sztuki nawet. Mi się podoba. Żyje? Czy to jeszcze żyje? O, chociaż... chociaż może ja tędy mam iść. Żadnej walki z minibossem, a trochę się jej spodziewałem, no ale... zbytnio narzekać nie zamierzam. Holy shit! No poważnie, mam iść tędy czy nie? Bo ja chciałem iść najpierw w drogę, która byłaby raczej trochę bardziej opcjonalna. W sumie to jest to, jak przychodzę grę na ślepo, no to nie bardzo wiem, która rzecz, która droga jest opcjonalna, która jest tą fabularną. Zwłaszcza, że są zlajki i lajty nie mają znaczniku. Cóż to za duża arena! No dawaj, wyskakuj. Czekam. Coś mi tu wyskoczy, na bank. Idź?
Okej, dobra. Spodziewałem się walki z bossem, a zostałem troszeczkę strollowany. Chyba, że to jest jakiś ukryty boss. A bo to, jak ja mówiłem wcześniej, jest to po prostu przejście fabularne. Bądź ukrytym bossem, proszę. No, walki z bossem nie ma. Zobaczmy, jak się nazywa. Napis tej kapliczki. Wielka pagoda. O ty, w ogóle dostałem regentego. Regent dostałem wszystkiego, co mam. Za darmo. Za samo to, tylko tutaj wszedłem. Dobra. Jak tak patrzę, to tu jest przejście tylko w jedną stronę. Gdzie tam? No i nie. Ale ten trak, jaki tu przygrywa, jest zajebisty. Taka trochę mroczna, tajemnicza, no to zarazem. Jezu, myślałem, że ktoś się wydarł. Tam grze, ten banner zbijem, ale nie. Tylko mój brat ci cieszy, bo chyba już nie mogę być w CS-ie. Mogę wejść? Nie mogę. Okej, okay, dobra, bo nie mam bladego pojęcia, co ja tu mogę zrobić. Może w tym posągu Buddy mogę coś zrobić? Też nie. Co? No idea. Spodziewałem się walki z bossem. Nie ma walki. Ani z bossem, ani z niczym. Miejsca medytacji też tu nie ma. Nie wiem, odkryłem sobie miejscówkę po prostu. YOLO. Zobacz, też tu jest za winglem jeszcze. Ale nie. Nie wiem, no idea. Dobra, wracamy do... Nie, do dolnej pagody, wracamy na ośnieżony szlak. No ale, jak wspomniałem, będziemy kończyli. Mówię, nie było walki, nie było bossa, nie było większej, dalszej lokacji, więc poniekąd zrealizowałem cel, który chciałem, czyli najpierw sprawdziłem rzecz opcjonalną. Teraz czeka mnie dojść dalsza droga drogą główną, ale gdzie mnie to zaprowadzi, dowiemy się w kolejnym materiale. Zagrajmy w Lightning Wukong. Tak więc ode mnie to tyle, dziękuję wam za uwagę, mam nadzieję, że... wciąż będziecie oglądać. Ale jeszcze właśnie zobaczyć, czy faktycznie znalazłem tam tego robaczka do upgrade'u. Dlatego te dzbany z robalem tak się świeciły. Jej! Mamy robaczka przebudzenia w winku. I właśnie, mówiłem, że go rozmnożę, nie? Tylko teraz sam mam wątpliwości. Czy go rozmnożyć? Czy może sobie to na razie odpuścić? Nie wiem. No dobra, ja już sobie poza nagraniem ulepszę tykwę, no bo to jest po prostu pójść do typa zagadanie. Tyle. Jeszcze to jako przeterpotuję. Tak jak mówiłem, ode mnie to tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!